Siemano, kupiłem stal na taras 80x40, ścianka 4 mm gruba, kilka profili jeszcze na balustrady, kilka płaskowników w międzyczasie. Tutaj wyrwałem styropian na wysokości tego stelaża, w tym miejscu będzie mniej więcej ten stelaż. Później pokażę, w jaki sposób go zamocuję. Takie szybkie wejście gdzieś mniej więcej też do tego miejsca, 6,60, może troszkę krócej przewiduję ten taras. A tutaj przyjechało już drewno klejone, strugane, klasy C24. Tam jest najdłuższa belka, ma 7 metrów, żeby na całą długość tarasu była w jednym kawałku bez łączenia. No jest gdzieś klejona, no ale już nie będę musiał żadnych zaciasów robić, zamków. Drewnochron. Maluję. A tutaj na dwa razy maluję farbą. Raz podkładową, a później pójdzie nawierzchniowa chlorokauczuk. I tak jak ktoś mi tam podpowiedział, za co dziękuję, równo rok temu malowałem stal na daszek, ten w koło chałupy. Malowałem pędzlem. Ktoś mi tam wtedy w komentarzach podpowiedział, żeby malować wałkiem. Szybciej schodzi. Gościu, miałeś rację. Nigdy nie malowałem tak jakby farbami rozpuszczalnikowymi, wałkiem, ale no fajnie to idzie. Wziąłem wałek nie typowo pod farbę tą rozpuszczalnikową, tylko to jest stary wałek do ścian, żeby trochę grubiej nakładał tej farby. Ale radzi sobie. Podkładuję do wieczora, no zaraz. Zaraz jakiś tam obiad zjem. Szybko wiąże, ta farba wysycha. Przyjdę i pomaluję to na drugi raz farbą nawierzchniową. Mam kupiony chlorokauczuk. Już wtedy kupiłem więcej farby tej podkładowej i nawierzchniowej. Do tej pory mi jeszcze została. Także śmiało, na to mi jeszcze wystarczy. Później jak będę robił balustrady, no to ewentualnie dokupię, gdyby brakło. Włączę się, pokażę, jak to będę montował. Tak zaspoileruję tylko, mam kupiony, wyrwałem na złomie kątownik. Tu jest około 12 cm na około 8. Teraz nie chcąc mierzyć, tylko tak strzelam na oko. 8 na 12. Tą ścianką 12 pójdzie do ściany, tutaj po wierce otwory, przykołkuję to na odpowiedniej wysokości do ściany, na to będę opierał poprzecznie, właśnie te profile w tym kierunku tutaj razem będą zaznaczone, obcięte już na miejscu, do tego będzie dospawana jedna długa laga i będzie to podparte na drewnianych słupach, ale to pokażę tam dalej. No co, wiosna się ładna zrobiła, można działać na dworze. I co? Włączę się, pokażę, co tam dalej działam. Na razie, ho. Cześć. Tutaj będę miał taką kanapkę. W tym miejscu stanie profil poprzecznie w kierunku do ogrodu. Na to przyjdzie, nie pamiętam jaka gruba, 18 czy 20 mm sklejka szalunkowa, porządna płyta. Po wierzchu przyjdzie tutaj jeszcze papa 5 mm, tego teraz nie uwzględniam. I później jako legar do podłogi na tarasie przyjdzie łata budowlana 4x6. Tu będzie po całości płyta,
4x6, przyjdzie łata i po wierzchu znowu w kierunku, tak jak profil, przyjdzie deska tarasowa. I nie chciałbym teraz uzyskiwać tutaj, żeby tą deską wchodzić pod ramę, bo ciężko będzie to uwzględnić, te wszystkie grubości papy i izolacji i tak dalej. Nie wiem też, jaka gruba deska będzie, ale tak plus minus znajdę sobie ewentualnie jakiś centymetr, dwa na ramę okna, dokładnie tak jak na balkonie z przodu. Tutaj jest film, jak zrobiłem tamten balkon. No i skończył mi się prąd. Zaznaczyłem sobie ten punkt, puściłem laser. Jest trochę ciemniej na dworze, puściłem laser, odrysowałem miejsce, do którego będzie przyczepiony ten kątownik. Też mam fragment, tu pokażę. Jest zgięty z blachy, ale bardzo grubej, dlatego śmiało może tutaj być. Powiercę otwory w miejscu tych poprzecznych profili. Mam pozaznaczone, porozrysowywałem sobie. Muszę jeszcze tylko powiercić na wiertarce stołowej. Jutro będę montował najpierw kątownik, później profile. Będę ustawiał kąt prosty, pokażę co i jak. Pomalowane profile miałem malować też farbą nawierzchniową, ale stwierdziłem, że opykam sobie to na miejsce, jak już będzie to spięte w całość. Nie jest tam wysoko, nie będzie stanowić żadnego kłopotu, żebym to zrobił później. I co? I tyle. No włączę się jutro, jak będę coś tam rzeźbił. Na razie, cześć.